Cześć, witajcie. Dzisiaj Polo drugiej generacji z silnikiem 1.3, 75 koni, wersja GT. Zapraszam. Byliśmy go umyć, bo czysty samochód to szczęśliwy samochód. Słuchajcie, jestem mega najarany normalnie na ten samochód. Znaczy tu wszystko działa. Ach, nie no, na czterech lampach jest. Aż mnie tu razi na tej myjni. No czuję się normalnie jak małe dziecko bawiące się samochodzikami. Rewelacja. Druga generacja Polo została zaprezentowana w 1981 roku w sierpniu na salonie samochodowym we Frankfurcie. Kilka tygodni później już weszła do produkcji, można ją było odbierać. Najpierw pojawiła się jako kombi, tak jak tutaj widzicie, bodajże kilkanaście miesięcy później pojawił się również wariant coupé, czyli taki ten wariant tradycyjny, tak jak Polo pierwszej generacji. Przypomnę, że Polo pierwszej generacji było produkowane w latach 1975-1981 i był to samochód bliźniaczy z Audi 50. Tak, tak, młodzi fani motoryzacji mogą tego nie pamiętać, ale pierwsza generacja Polówki bazowała na Audi 50. Audi 50 przestało być produkowane w roku 1978. Po prostu szefowie koncernu doszli do wniosku, żeby te dwa samochody stosunkowo tanie, jak chodzi o zachodnio-niemiecką klientelę, nie konkurowały ze sobą i Polówka była produkowana do roku 81 w pierwszej generacji, a Audi zaprzestało produkcji 50 w roku 78. Druga generacja w stosunku do pierwszej urosła o 13 cm, jeśli chodzi o długość. Jej długość to 366 cm. W takim wypadku pierwsza miała 353, długość drugiej generacji to 158 cm i śmiało można powiedzieć, że w stosunku z Polówką pierwszej generacji dwójka jest samochodem znacznie nowocześniejszym, jeśli chodzi nawet o sam wygląd. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, to pod maską na początku powiedzmy, że jednostka 1043 to był ten silnik z Polówki, który tam miał pojemność 900 cm, po prostu on był rozwiercony, zwiększyli średnicę cylindra. Nic się nie zmieniło, stosownie w kolejnych latach wprowadzali nowsze jednostki, zmodernizowane, o większej pojemności i mocniejsze w stosunku do Polo pierwszej generacji. Z takich jeszcze ciekawostek, Polówka drugiej generacji, jej masa z jednostką 1043 cm3 to 700 kg, z tą jednostką 1.3 to 710 albo 15, z tego co dobrze pamiętam, a ładowność tego samochodu to 430 kg. I w tamtych czasach Volkswagen się tym szczycił, że pomimo niewielkiej masy ten samochód może sporo pakunków zabrać na swój pokład. I myślę, że mieli rację w tym, co mówili, bo popatrzcie dzisiaj, może nie samochód tego segmentu, bo dzisiaj Polówka jest w segmencie B, wtedy Volkswagen mówił, że to był segment A. Dzisiaj jakby masę tego samochodu podwoić 700 kg razy 2 to na 400, to o takiej masie powiedzmy są samochody kompaktowe, a który z nich potrafiłby zabrać podwojony ładunek z tego samochodu, czyli jeżeli ten mógł zabrać 430, to który współczesny kompakt przy masie 1400 kg jest w stanie na swój pokład zabrać 860 kg ładunku? No absolutnie w to nie wierzę. Ciężko spotkać samochód o wyższej ładowności aniżeli 550-600 kg, a już nie na pewno 800. Więc oni tutaj mieli na myśli mrówkę. Mrówka, która niewiele waży, potrafi dużo dźwignąć. No i tak samo z tą Polówką. Waży 700, 430 można do niej włożyć. To jest całkiem niezły wynik. I spójrzcie, Polówki drugiej generacji miały typu szereg 86C, ten to akurat dokładna jego specyfikacja to 86C GK2. Tu celowo zakryłem końcówkę numeru VIN, żeby zostawić trochę prywatności właścicielowi. Co pod maską? Pod maską wersji GT znajduje się silnik o pojemności 1,3 litra, mocy 75 koni mechanicznych i z tego co pamiętam maksymalny moment obrotowy to w tamtych czasach w tym silniku było 104 Nm, ale spójrzcie jaki tu jest błysk, tu się wręcz wszystko śmieje do mnie, nie tylko do mnie, zresztą do każdego kto tu zagląda. To jest wszystko w jak najlepszym porządku. Przypominam samochód z roku 89, spójrzcie, kielichy, fartuchy, podłużnice, tu nie widać śladu jakiegokolwiek, nawet brudu, już nie wspomnę o korozji. No i oczywiście ten samochód, to co mówiłem, jest w nienagannym stanie. Te samochody już praktycznie na rynku nie istnieją. Nie był nigdy uderzony, to jest
całkowity bez wypadek. Oczywiście był po zewnątrz malowany, tego się nie da ukryć. Natomiast wewnątrz nie był, to wszystko co tu widzę, to jest oryginał i naprawdę stan jego mnie zaskakuje bardzo pozytywnie. Podstawową jednostką, która znajdowała się pod maską Polo drugiej generacji, produkowanego od 1981 roku, w zasadzie gdzieś od jesieni, to były silniki o pojemności dokładnie 1043 cm sześciennych i maksymalnej mocy 40 koni mechanicznych. To były podstawowe jednostki. Jeśli chodzi o jednostki 1.3, no to ta jednostka GT występowała bardzo rzadko, z tą mocą 75 koni. Były też jednostki o pojemności 1.3 litra, ale znacznie słabsze, o mocy 55 koni. I ich generalnie myślę, że na rynku w tamtych czasach, jak jeszcze pamiętam lata 90., jak te samochody w prywatnym imporcie trafiały do Polski, to albo były właśnie te jedynki, czyli ten 1043, albo 1.3 o mocy 55 koni. 75 to nawet w tamtych czasach, czyli w latach 90., wspominam, przy prywatnym imporcie tych samochodów do Polski, były rzadkością. Był także diesel 1.3, później w wersjach poliftingowych, czyli w 91 roku był diesel 1.4. Z tego co pamiętam, miał on około 40 koni, bodajże 40-45 koni, taka była moc tych jednostek. Jeżeli się tutaj o koń czy dwa mylę, to proszę poprawcie mnie w komentarzu, nie pamiętam dokładnie. Dawno nie studiowałem książek dotyczących tych samochodów, ale na pewno wierzcie mi, że diesel pod maską tego samochodu również mógł występować. I co jeszcze? Podstawowe wersje C nie miały listew ozdobnych. Listwy ozdobne występowały dopiero od wersji CL, która w owym czasie była uważana za luksusowa, co mnie dzisiaj śmieszy i pewnie wszystkich dzisiaj śmieszy, ale w tamtych czasach tak było. Kolejną ciekawostką jest ten plastik tutaj imitujący spoiler występujący w klapie bagażnika. To też jest ponadstandardowe wyposażenie dostępne za dużą dopłatą w wersjach CL. W wersjach GT było ono w standardzie. Popatrzcie, jak w nienagannym stanie zachowało się to wnętrze. Krata troszkę przypominająca tą z Golfa GTI. Oczywiście nie jest to taki sam wzór kraty, ale tak sobie zażartowałem. Fotele z niezłym trzymaniem bocznym, a jak na tamte czasy to naprawdę super fotele wersji GT. Nic nie przetarte. Co prawda był prany, przydało mu się jeszcze jedno pranie, żeby doprowadzić go do idealnego stanu, ale na szczęście nie jest tutaj nic przetarte. Lekko zmarszczona poduszka siedziska, boczek, co się często zdarza w samochodach, jest przetarty. Tu nie jest nic przetarty. Może z tego względu, że to co mówię, przebieg łączny tego samochodu to 89 tysięcy km. Tutaj właściciel wszystko ma udokumentowane. 33 lata samochód był we Francji, kilkanaście lat już nie jeździł, sprowadzony do Polski w tym roku. Naprawdę nieźle się prezentuje. Tak jak w każdym odcinku mojego vloga pokażę ilość miejsca. Spójrzcie, Polo wtedy segment A, tak to określał producent. Dla mnie myślałem cały czas, że to był segment B. Nie, dopiero od trzeciej generacji Polo to był segment B. No z przodu się jeszcze powiem tak, że fotel całkiem wygodny, porównując ze współczesnymi samochodami. Nie ma regulacji wysokości, co chyba nie dziwi. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że wiele lat jeździłem maluchem, w młodości było dobrze, a w tej chwili się nie mieszczę nawet w polówce. Haczę głową, przypomina 1,88 m, nawet w polówce. No i co? No nie ma regulacji wysokości fotela, więc po prostu cały czas jeżdżąc tym samochodem, będę sobie gdzieś tą moją łysinę pod sufitkę ocierał, tak to musi być. No ale z tyłu za siebie wsiądę. Tak to miejsce tutaj w tej polówce przypomina mi miejsce w niektórych samochodach siedmioosobowych w trzecim rzędzie. Ale nie narzekam, mógłbym tu jechać nawet za sobą w dłuższą podróż. Na szerokość na pewno miejsca dla dwóch osób wystarczy. Tak samo jak z przodu, haczę gdzieś głową o podsufitkę, ale jest takie wyprofilowanie nawet na łokieć. I myślę, że dwie osoby mojej postury, zarówno z przodu, jak i z tyłu, mogły w tamtych czasach spokojnie tym samochodem jeździć. Stali widzowie mojego programu na pewno doskonale wiedzą, że często pokazuję w samochodach, że wchodzę pod klapę bagażnika i się swobodnie mieszczę. No to tu musicie uważać, bo tutaj można sobie zrobić kuku, niestety pod tą klapę nie szło wejść. Raz, że taki, a nie inny rozmiar samochodu. Dwa, że kwestie ergonomiczne w tamtych czasach dopiero raczkowały. Doskonale wiecie, jak lubię siłowniki. W tym samochodzie jest siłownik w klapie bagażnika. Co prawda nie ma go w masce, ale w klapie bagażnika jest. I dobrze, że jest, jest sprawny. Taką wtedy Volkswagen stosował oszczędność, że stosował tylko jeden. Okej, klapa jest niewielkich rozmiarów, jest lekka, ale przeważnie takie rzeczy się stosuje we współczesnych samochodach symetrycznie. Wtedy stosowali niesymetrycznie. Był tylko jeden siłownik w klapie. Co dalej? Pod tą klapą taka oto półka, co nie jest nowością, co się znajduje we współczesnych samochodach, przecież tak samo. Bagażnik o pojemności 240 litrów pod tą półką się znajduje. Co ciekawe, te samochody miały spore możliwości przewozowe, a na tamte czasy to chyba ogromne. Pewnie przez to sporo klienteli je kupowała, bo po złożeniu oparciu tylnej kanapy, proszę bardzo, no pewnie musiałbym iść do środka, żeby ją dokładnie przewrócić, pojemność bagażnika rośnie do astronomicznych na owe czasy 900 litrów. Troszkę mnie zdziwiło, że to oparcie tylnej kanapy nie jest dzielone. Pamiętam, że w wersjach CL było dzielone, w wersjach C nie, bo były najtańsze, więc jeśli zakładałem, że wersja GT jest tą wersją droższą, to to oparcie tylnej kanapy również będzie dzielone. Być może
Samochód jest nastawiony na sport i z tego względu po prostu to oparcie z tyłu się nie dzieli. No wizualnie tutaj jest kuku na tym samochodzie. Trzeba by to było naprawić, aczkolwiek tu na tym przetłoczeniu nie będzie tak łatwo sobie z tą gniotką poradzić, ale wszystko do zrobienia. Właściciel celowo tego nie kamufluje, chcąc sprzedać ten samochód w niedalekiej przyszłości. Po prostu nie chce tego szpachlować, chce, żeby to przyszły właściciel widział tak, jak to jest w tym momencie. Wierzcie mi, że ten silniczek bardzo fajnie wkręca się na obroty. Szkoda, że nie mogę nim pojeździć po drogach publicznych, nie pojechać na S-kę, tak jak to zwykle bywa, no ale wybaczcie, samochód nie jest zarejestrowany. Stał przy ulicy, zapytałem właściciela, czy mogę zrobić recenzję. Robert, bardzo dziękuję, że się zgodziłeś. Jest to, myślę, ciekawy już samochód ze względów historycznych, także nie sądzę, żeby młodzież go oglądała, ale wszystko młodzież w moim wieku i starsza pewnie z sentymentu i ciekawości obejrzy. O materiałach środka to nie będę mówił według dzisiejszych standardów, bo wiecie, że to jest wszystko twarde, tak musiało być. Nawet duża półka tutaj na tunelu środkowym pomiędzy kierowcą a pasażerem. Ergonomia typowa do początku lat 80., a nawet do powiedzmy lat 70., patrząc na wyższej klasy samochody. Felgi, które tu widzicie, to są niestandardowe, mianowicie one są standardowe do wersji GT. W tańszych wersjach te felgi nie występowały, a jeśli chodzi o rozmiar ogumienia, to 155/80x13 i powiem, że na tych on bardzo ładnie się prezentuje. I tradycyjnie spójrzmy, jak samochód się prezentuje od spodu. Na szczęście właściciel tego samochodu ma mały warsztat, ma podnośnik, nie musieliśmy nigdzie tym samochodem jeździć. Przypominam, nie jest zarejestrowany. Spójrzcie, układ napędowy suchy. Jakieś zawilgocenia kiedyś występowały, ale absolutnie kropli oleju nie widać. Suchutko wszędzie. Popatrzcie, jakie tu jest proste zawieszenie. Bardzo prościutkie, ale manszety na przegubach zarówno od strony skrzyni, jak i od strony kół również całe. Podłoga 33 lata, prezentuje się bardzo dobrze. Żadnych wypitów korozji. Nie musicie się obawiać o to, że będziecie hamować jak Flintstonowie. Nie, absolutnie nie. Samochód hamuje swoimi hamulcami, a nie musicie się bać o to, że będziecie hamować nogami. Tak absolutnie tutaj nie jest, więc to już jest ewenement, żeby Polo drugiej generacji było tak zdrowe od spodu. To naprawdę musiało gdzieś we Francji być dobrze schowane. Wiadomo, tam nie sypią solą tak jak u nas, samochód z południa Francji. Stąd tak okazale się prezentuje. Co ciekawe, tłumik ostatni był przegnity, właściciel założył nowy. I chwała mu za to. Samochód dzięki temu nie jest przesadnie głośny. W tamtych czasach to była rzadkość, skrzynia pięciobiegowa. Dzisiaj to już jest standard, przecież dzisiaj standardem są nawet skrzynie sześciobiegowe. A wtedy piątka to było prawdziwe coś, pewnie z tej racji, że to wersja GT. Czy uda nam się te wszystkie pięć biegów kleszczyć na dzisiejszych testach, to nie wiem, bo pamiętacie, mówiłem, że jesteśmy u Roberta, właściciela tego samochodu, który sprowadził go z Francji. I ten samochód nie jest w Polsce zarejestrowany, nie ma polskiego przeglądu, więc na chwilę obecną mogę jeździć nim tylko i wyłącznie po Roberta Placu, nie mogę nim wyjechać na drogi publiczne, nie zrobię tego. Wszystko to, co będziemy pokazywać w trakcie ruchu, to jest po prostu na prywatnym placu Roberta, właściciela samochodu. W taki oto sposób prezentuje się tablica przyrządów. Takie archaiczne kontrolki, archaiczne dzisiaj. Choć one już w okresie swojej produkcji, moim zdaniem, były archaiczne. VW tu strasznie skąpił. Te auto do ludu były bardzo skąpo wyposażone. Przecież nawet nasz maluch miał lepiej wyglądające kontrolki w 1973 roku, aniżeli ta Polówka, która debiutowała w 81, to jest, przypominam, Polo MK2, no ale takie one były. Od świateł pozycyjnych czy krótkich w ogóle nie było kontrolki, tak zresztą było w Golfie, jedynce, dwójce było dokładnie tak samo. Od długich ta niebieska się świeciła, kierunki również nam sygnalizowała. No i takie podstawowe kontrolki jak ładowanie czy ciśnienie oleju również tutaj się znajdowały i na całe szczęście był wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. A fani motoryzacji pewnie doskonale pamiętają, że na przykład wiele modeli Opla z późniejszego okresu produkcji takich wskaźników temperatury cieczy chłodzącej nie miało, nie wspominając już o tym, że wiele współczesnych samochodów nie ma, czego ja osobiście nie lubię, bo lubię wiedzieć choćby, czy na przykład prawidłowo funkcjonuje w samochodzie termostat. Próba dynamiki, oczywiście powtarzam, znajdujemy się na prywatnym placu Roberta, więc próba dynamiki jest taka, jaką możemy zrobić. Jedynka, start, przypominam, wersja GT. A jak to idzie, jak na owe czasy prawdziwy GT! I nawet udało nam się skutecznie ten samochód zahamować. No szybciej nie mogę się rozpędzić. Chciałbym zapiąć jeszcze jakieś tam wyższe biegi. No ale mówię, tu się nam kończy ten prywatny plac Roberta. Więc szybciej tego nie zrobię. Może to powtórzymy jeszcze bez takich pseudosportowych wrażeń, ale zapniemy wyższe biegi, żeby było widać, że kolejne biegi również się zapinają. Robimy kolejny przejazd. Tylko to, co mówię, w miarę możliwości długości tego prywatnego placu. Trójeczka. Samochód ciągnie od samego dołu. Czwóreczka. Piąteczka. Wszystkie biegi się wkleszczają.
No ale z takich, a nie innych przyczyn nie udaje mi się tym samochodem jechać szybciej jak 60 na godzinę. Ale wierzcie mi, że biegi wkleszczają się prawidłowo, bez żadnych oporów, bez żadnych zgrzytów. Tak samo bieg wsteczny. Pomimo sporego wieku, 33 lat, wszystko tutaj jak najbardziej prawidłowo w tym samochodzie działa. Próżno tu szukać systemu inforozrywki, ale dmuchawa działa nawet na wszystkich trzech biegach, czyli żaden opornik nie jest zwalnięty. A tutaj regulacja nawiewu, czy bardziej na szybę, czy bardziej na kierowcę, czy można ją całkowicie wyłączyć. I to tutaj działa, te cięgna jeszcze działają. No a tu jest regulacja temperatury, w lewo zimno, w prawo ciepło. Również wszystko działa. No mówię, jak na dzisiejsze czasy to niesamowity prehistoryk, a wtedy tak było. Popielniczka, no i zapalniczka, rzadko spotykana we współczesnych samochodach, ale wtedy tak to się po prostu działo. A jeszcze jedna rzecz, wierzcie mi, że ta kierownica to jest z droższych wersji. Podstawowe wersje wyposażenia C takiej kierownicy nie miały. Nie pamiętam, czy w CL była taka. Chyba nie, ona była nieco inna jak w C. W C była strasznie cienka. W CL była jeszcze nieco inna, a tutaj z tej racji, że to jest GT, po prostu taka gruba kierownica. Dzisiaj może ona nieco śmieszyć swoim wyglądem, ale wtedy, wierzcie mi, to był prawdziwy wypas. No i jeszcze ta czerwona obwódka może nam sugerować, że to po prostu samochód ma czerwoną karoserię. Ta czerwona obwódka tutaj na zegarach się znajduje. No jest ona również z tego względu, że to jest po prostu wersja GT, stąd czerwone skojarzenie ze sportem. Rok 89, a kluczyk chyba nawiązujący do okresu międzywojennego. Oczywiście żartuję, no spójrzcie, to są realia tamtych czasów. Tak wyglądał w tamtych czasach kluczyk do uruchomienia tego samochodu. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję właścicielowi tego samochodu, Robertowi, że zgodził się na udostępnienie mi go do prezentacji. Żałuję, że nie jest ubezpieczony, nie ma przeglądu, nie jest zarejestrowany, nie mogłem nim pojeździć po drogach publicznych, ale i tak się cieszę, że mogłem tą recenzję zrobić. To już ginący gatunek Polo drugiej generacji, a jeszcze w rzadko występującej wersji GT, to już całkiem. Myślę, że wszyscy fani motoryzacji z lat 80. będą zadowoleni. Dziękuję za uwagę, do następnego, cześć.